tej strony Michał Serwiński. Witam Was bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Sektor 3.0. Jak się okazuje, na ostatnim live'ie tego sezonu. Szybko minęło, prawda? Kiedy myślę o tych wszystkich spotkaniach, już teraz bardzo Wam dziękuję za wymianę wiedzy, za te wszystkie momenty, w których mogliśmy zastanowić się, jak lepiej wykorzystywać technologię w codziennych działaniach organizacji społecznych, aktywistów i aktywistek. Cieszę się, że jesteście z nami. Proszę, dajcie znać, czy dobrze nas słychać, czy dobrze widać, czy tych, którzy zajmują się na co dzień technologiami, technologia nie opuszcza w tym najważniejszym teraz momencie. No i szykujcie się na naprawdę bardzo, bardzo mięsiste i angażujące wystąpienie Agnieszki Bilskiej. Szykujcie pytania i siebie samych, bo będzie naprawdę bardzo, bardzo interaktywnie. Na początku chciałem jeszcze też przedstawić panią Mariolę Kozłowską-Nowak, która będzie całe nasze dzisiejsze spotkanie tłumaczyć na polski język migowy. Jejku, kiedy myślę sobie o tych spotkaniach online, to był jeszcze taki czas, całkiem niedawno, kiedy miałem przed nimi taką, bym powiedział, ekscytację. Niestety czas się zmienia, za nami bardzo wiele przeróżnych, cięższych i lepszych miesięcy. I kiedy myślę o spotkaniach online dzisiaj i słucham swoich znajomych, to często bywa tak, że wręcz mamy ich dość, zwłaszcza wtedy, kiedy szczelnie wypełnią nasze kalendarze. Tym bardziej się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj, Aga. Aga, superbelferka Agnieszka Bilska, która na co dzień prowadzi warsztaty i zajmuje się właśnie angażującymi spotkaniami. Witam cię serdecznie. Cześć Michał, dzięki za zaproszenie, bardzo cieszę się, że jestem tutaj. Jestem wielką fanką sektora i mam długą historię współpracy z fundacją, także super, że zaprosiliście mnie i mogę się dołączyć do Waszych działań. Ja w takim razie tym bardziej nie przedłużam. Zachęcam Was wszystkich i wszystkie do zadawania pytań na bieżąco. Będę się starał je Agnieszce podrzucać, choć podejrzewam, że ona tak ogarnia tutaj te wszystkie kanały i narzędzia, że nie będę potrzebny. Muszę się Wam przyznać na sam koniec, że podczas próby miałem okazję zobaczyć od zaplecza, jak wygląda warsztat pracy Agnieszki. Wiem, że i Wy będziecie mogli go i mogły zobaczyć za chwilkę, więc tym bardziej uciekam i życzę wspaniałego warsztatu. Dzięki Michał za prowadzenie. I no właśnie, zaczynamy od prezentacji, którą mam nadzieję, że już widzicie. Tak, widzę, że widzicie prezentację, widzicie mnie, widzicie panią, która miga, więc dużo się dzieje, mam nadzieję, że was to angażuje, bo dzisiejsze spotkanie nasze jest właśnie o tym, jak to zrobić, żeby wszelkiego rodzaju spotkania wirtualne online były angażujące dla uczestników. Nazwałam to nasze spotkanie, tą naszą prezentację wirtualne spotkanie na piątkę. Trochę mi zostało z dawnych czasów, kiedy byłam nauczycielką. No i ten temat spotkania na piątkę stąd się pojawił. Mam nadzieję, że rzeczywiście spotkanie nasze będzie na piątkę i to, co dzisiaj się tutaj zadzieje, uznacie, że będzie dla Was przydatne. Ja się nazywam Aga Bilska i to, co widzicie na ekranie, to prezentacja, która jest w chmurze. I zapraszam Was właśnie do tej prezentacji. To, co zwykle robię, kiedy organizuję bądź jestem zapraszana jako prelegent na spotkanie wirtualne, to udostępniam prezentację uczestnikom online. Korzystam z Google Slides, czyli z rozwiązania, które jest chmurowe, i po stworzeniu swojej prezentacji tworzę link dla uczestników, który skracam za pomocą narzędzia Bitly. Używam tego narzędzia, jest bardzo fajne, dlatego że można wpisać jakiś sensowny tytuł tego linku i tutaj w tym wypadku Bitly wirtualne na piątkę właśnie stąd się wzięło. Także ten tytuł spotkania i ten link zachęcam Was, żebyście sobie zapisali, żebyście sobie skorzystali z niego później, jak skończy się nasze spotkanie, bo ta prezentacja będzie w chmurze dla Was dostępna, a tam są różne linki do narzędzi, o których dzisiaj będę mówić. Także Bitly wirtualne 5. Możecie jednocześnie być w tej prezentacji, ja sobie sprawdzę,
czy tam już się coś dzieje, czy ktoś wszedł w prezentację, czy są jacyś goście. Widzę, że jest 7 osób w tym momencie w prezentacji. To jeszcze chwilkę poczekam. Zapraszam wszystkich, którzy mają taką możliwość, żeby mieć otwarte kilka zakładek, kilka okienek, żebyście dołączyli do prezentacji Bitly Wirtualne 5. Dobra, to zaczynamy. Jaki jest plan na dziś? To, co dzisiaj się tutaj będzie działo, widzieliście już w zaproszeniu do wydarzenia. Będę mówić o 5 najczęstszych powodach znużenia uczestników wirtualnych spotkań. Powiem o 5 praktycznych zasadach angażowania publiczności online oraz podam Wam 5 przykładów narzędzi i pomysłów, jak ich użyć już na dzisiejszym polu, choć mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu już nie będziecie mieli więcej poli, tylko będziecie mogli odpoczywać. Ale te narzędzia, które będę prezentować, to są takie, które mam wypróbowane, które zawsze się pojawiają w moim warsztacie, ponieważ uważam, że są bardzo przydatne i nie pozwalają publiczności zasypiać podczas spotkań online. No dobra, to zaczynamy. Chciałabym Was prosić teraz, żebyście dołączyli na swoim urządzeniu, może to być na Waszym komputerze stacjonarnym albo na Waszym smartfonie, do tego linku menti.com z taką końcówką, już Wam podyktuję. Zresztą widać tutaj na górze nad pierwszym pytaniem adres menti.com i kod 18193821. To jest pytanie o to, gdzie odbywa się większość Waszych spotkań online i jak będziemy mogli, o, zobaczycie zaraz na ekranie. Widzę już odpowiedzi, pojawiają się od uczestników, gdzie odbywają się ich spotkania. Pierwszy uczestnik mówi, że Google Meet. Czy mamy jeszcze jakieś inne platformy? O, widzę, że na Zoomie. Super. Patrzę troszeczkę na bok, bo tutaj wyświetla mi się to na drugim ekranie. Okej. Okay. Widzę, że Teams i Zoom są w takiej samej ilości, to znaczy tyle samo osób korzysta z Teamsów i z Zooma. Okej. Okay. Czyli Teamsy, Zoom i jedna osoba Google Meet. Czy ktoś jeszcze chciałby zagłosować? Widzę, że pojawił się link na czacie do Menti. Bardzo dziękuję. Troszeczkę zmieniły się wyniki. Teamsy zaczynają wygrywać. Przyznam szczerze, że osobiście też codziennie spędzam trochę czasu na Teamsach, choć jestem ogromną fanką narzędzi Google. Teraz jesteśmy na Zoomie, więc jak widzicie, zresztą sami pewnie też macie takie doświadczenie, żonglowanie narzędziami jest w dzisiejszych czasach niezbędne, żeby móc aktywnie uczestniczyć w życiu online. Widzę, że Teamsy jednak wygrywają. Pojawiła się też odpowiedź inne. Możecie napisać na czacie, jakie, bo z tego, co rozumiem, to ani Google, ani Teams, ani Zoom, czyli jeszcze jakieś inne miejsce. Jaki kod trzeba wpisać? Pani Kasia pyta na czacie. Kod 18193821. Jest na górze wyświetlony rzeczywiście. O, dziękuję bardzo. Michał rzucił nam teraz ten kod. Jeszcze przez chwilkę poczekamy, bo widzę, że dołączanie idzie nam troszkę wolniej. Dobra. Widzę, że Teamsy, 10 osób wpisało, że Teamsy. Czyli Teamsy jednak wygrywają. No, jeszcze chwilę poczekamy, bo mam poczucie, że dołączaliście troszeczkę z opóźnieniem. Napiszcie co innego jeszcze. O, często Skype pani Kamila pisze. No właśnie, jakie jeszcze inne narzędzia? Skype oczywiście. Skype w ogóle dawno temu królował, prawda? Potem jak pojawiła się pandemia, Zoom wszystkich rzucił na kolana, a właściwie wszyscy rzucili Zoom na kolana, ponieważ tak wielu użytkowników spowodowało, że Zoom musiał bardzo szybko rosnąć. No a te najbardziej stabilne narzędzia to Teamsy i narzędzia Google jednak górują. Hangout, pani Ewa napisała, tak, Hangouty to też
narzędzie od Google, z tego co pamiętam. Okej. FaceTime, pan Łukasz pisze. No właśnie, czyli mamy jeszcze więcej różnych narzędzi, do których trzeba, z których trzeba codziennie korzystać, kiedy spotykamy się z naszymi partnerami, współpracownikami, z przyjaciółmi i rodziną. Dobra, słuchajcie, to ja sobie pozwolę przewinąć, ponieważ chcę wam zadać następne pytanie. Ile godzin dziennie spędzacie na kolach? Mam taką propozycję, żeby używać tego słowa. Ja wiem, że to nieładnie, bo nie po polsku, ale w moim języku codziennym te kole się pojawiają ciągle. Więc ile czasu dziennie spędzacie podczas wirtualnych spotkań? 4 do 6 od razu. Ktoś z grubej rury wystartował. Widzę, że 2 osoby nawet. Pani Grota jeszcze pisze, że kliknij Messenger. Okej. Chodzi o to, gdzie się spotykacie. No tak, oczywiście. Czy jest kliknik, fajne narzędzie i messengerowe. Chociaż ja przyznam szczerze, że z pokoi messengerowych nie korzystam. Dobra. Ale fajnie widać dynamikę uczestników. Głosują państwo. I jasne. No i wynik mamy 6. 6 osób powiedziało, że 1 do 3 godzin, czyli nie tak źle, prawda? 1-3 godziny to jeszcze nie dramat, choć uważam, że bycie w jednym pokoju połączonym z innymi uczestnikami przez tyle czasu wymaga od nas dużo energii, dużego zaangażowania i dla naszego organizmu, dla naszej psychiki nie pozostaje bez znaczenia. Dobra, widzę, że 2 osoby też powiedziały, mam wrażenie, że cały czas. No właśnie, ja to napisałam, dlatego że ja sama mam takie wrażenie, że ciągle jestem na jakichś kolach, ciągle uczestniczę w różnych spotkaniach wirtualnych. No i stąd moja dzisiaj tutaj wizyta, to znaczy chcę opowiedzieć o tym, jak to robić, żeby podczas tych spotkań wszyscy byli zaangażowani. Jak to zrobić, żeby nasza publiczność nie zasypiała? Dobrze. W takim razie myślę sobie, że możemy już tą część mentimetrową zamknąć. Możemy wrócić do prezentacji. Bardzo wam dziękuję, że zagłosowaliście. 11 osób napisało, że 1 do 3 godzin, a 5 osób, że mniej niż 1 godzinę. To są te osoby, które dbają o swój dobrostan cyfrowy najlepiej. I możemy ich zapytać o to, jak to robią. O, widzę jeszcze, że pojawiają się nazwy nowych narzędzi, Jitsi Meet. Też słyszałam o tym, że wielu nauczycieli na początku pandemii korzystało z Jitsi i to narzędzie też polecam. Dobra, wracamy do prezentacji. W prezentacji, jak do niej wrócimy, to zobaczycie, że chciałam was zapytać o 4 powody organizowania spotkań. To znaczy, chciałam was zapytać, jakie waszym zdaniem są powody organizowania spotkań, czyli po co ludzie się spotykają online na takich wirtualnych kolach. I proszę, żebyście pisali na czacie, dobra? Wszelkie powody, które wam przychodzą do głowy. Ja sobie wypisałam 4, ale oczywiście liczę na waszą kreatywność, czy będzie ich więcej. Po co ludzie się spotykają online? Po co ludzie spotykają się wirtualnie? No ja na pewno pracuję od rana do 16 i wtedy spotykam się bardzo często ze swoimi współpracownikami. Spotykam się też na kolach z moją rodziną, która jest bliżej lub dalej, ale codziennie mamy gorącą linię wieczorem i wtedy po prostu na Messengerze dzwonimy do siebie. Spotykam się też czasem z moimi przyjaciółmi, podczas pandemii spotykaliśmy się na wino, to znaczy nie przychodziliśmy do siebie, ale też na Messengerze dzwoniliśmy i po prostu robiliśmy sobie imprezę. To jakie są powody organizowania spotkań? Dalsze pytanie moje z prezentacji. O, super. Basia pisze, witam Basia, spotkania z rodziną i znajomymi oczywiście, spotkania stowarzyszenia, czyli takie organizacyjne, tak, spotkania
aby dzielić się wiedzą i wspierać. Nauka zdalna oczywiście, zebrania z rodzicami, skąd ja to znam. Jakie jeszcze macie pomysły? Spotkania z rodzicami, status tematów, warsztaty, burze mózgów, szkolenia, towarzystwo. Pani Kamila wszystko wypisała, co się dało. Tak. Uzgodnienia działań w organizacji, edukacja, szkolenia. Dobra. Ja sobie wypisałam takie 4 kategorie, po co się spotykamy, żeby wywierać wpływ na innych, żeby podejmować wspólnie jakieś decyzje, żeby rozwiązywać problemy, które przed nami stanęły albo przed organizacją. No i oczywiście do wzmacniania relacji, szczególnie te, no właśnie, pani Marzena mówi, po prostu, żeby pogadać. No i teraz jak myślimy o tych spotkaniach, niezależnie od tego, po co je organizujemy, podstawowym elementem tych spotkań, żeby zakończyły się sukcesem, musi być zaangażowanie uczestników, prawda? Czyli dobrowolne zaangażowanie, czyli to, że sami chcą, powinni chcieć w nich uczestniczyć i nie robić czegoś równolegle innego. No i teraz czemu spotkania wirtualne są nudne? Co powoduje, że biorąc w nich udział, chcielibyśmy zasnąć albo chcielibyśmy robić coś innego? Wśród takich czynników, które sobie wypisałam, brak interakcji wydaje mi się najważniejszym czynnikiem, który, kiedy można było współpracować face to face, czyli być w biurze czy w organizacji, kiedy można było się spotykać przy kawie, innymi słowy, to są tak zwane water cooler moments, czyli spotkania w kuchni przy butelce z wodą, tak, czy dozowniku wody, bo o to chodzi w tym sformułowaniu. Można było pogadać, można było rozpocząć spotkanie nieformalnie i ten taki small talk uprawiać. Teraz, kiedy spotykamy się online, tego elementu nie ma, no i tego nam bardzo brakuje. Inna rzecz, która powoduje, że spotkania mogą być nudne dla uczestników, to, że może być nieprzygotowany prelegent na przykład. Albo że pojawi się jakiś uczestnik, pewnie macie też takie czasem doświadczenie, pojawi się jakiś uczestnik, który dominuje podczas spotkania i ma bardzo dużo do powiedzenia, nie dopuszcza nikogo innego do głosu. Nudne są też takie spotkania, które są strasznie przeładowane tematami do przegadania. Czyli im więcej tych tematów, jak jest ich bardzo dużo, to jest po prostu trudno skupić uwagę, utrzymać uwagę. No i siłą rzeczy człowiek się nudzi. No i też są też takie spotkania, pewnie też znacie takie i pewnie kojarzycie, momenty, kiedy widzimy samą gadającą głowę, a nie widać w ogóle nic, prezentacji żadnej ani żadnych slajdów. Oczywiście niektórzy prelegenci, niektóre występujące osoby mają taką charyzmę, że zupełnie nie potrzeba tych slajdów, ale są też takie spotkania, w których obrazki po prostu są niezbędne. No i teraz, jeśli chodzi o niezbędne i angażujące, ciekawe obrazki, no to pokażę wam obrazki piesków, bo jak pewnie się domyśliliście, jestem wielką fanką piesków, szczególnie pieska mojego Fizia, który tutaj obok mnie leży i mi kibicuje. Te pieski pokazuję wam po to, żeby skupić waszą uwagę, bo przejdziemy teraz do tej części spotkania, w której opowiem o kilku bardzo podstawowych zasadach angażowania. Jedna z tych zasad, pierwsza zasada, to jest zasada 60 sekund. Chodzi o to, żeby podczas spotkania w ciągu jednej minuty dosłownie zaangażować uczestników, postawić ich w sytuacji, w której sami na sobie odczują wagę problemu. Chodzi o to, żeby włączyli empatię, żeby sami poczuli, że rozwiązanie tego problemu jest ich osobistą sprawą. Inna zasada, która wiąże się z tą zasadą 60 sekund i tym, żeby uczestnicy czuli, że ten problem, o którym będzie mowa, ich bezpośrednio dotyczy, to zasada obopólnej odpowiedzialności. Chodzi o to, żeby podczas spotkania uczestnicy nie postawili siebie w roli obserwatorów,
tylko żeby czuli odpowiedzialność za udział w spotkaniu, żeby również w nim uczestniczyli jako twórcy, żeby komentowali, żeby odpowiadali na zadawane pytania, żeby uczestniczyli w sesjach, kiedy dzielimy grupę na mniejsze grupy, żeby uczestnicy mieli poczucie, że to spotkanie, to jak wyjdzie to spotkanie, zależy także od nich. No i oczywiście najważniejsza rzecz to dać im coś do roboty. To znaczy chodzi o to, żeby uczestnicy nie siedzieli i patrzyli z założonymi rękami, tylko żeby wykonywali również jakieś zadania. Najlepiej właśnie w grupach, najlepiej, żeby było to jakieś konkretne zadanie i żeby działo się szybko. Zaraz postaram się, żeby takie zadanie również Wam zadać. Następna zasada to zasada MVP. Znacie pewnie MVP ze skrótu Minimum Viable Product w procesie projektowania nowych produktów, szczególnie software'owych. Natomiast tutaj chodzi o zasadę Minimum Viable Presentation. Chodzi o to, żeby ta prezentacja, którą będziemy pokazywać, zawierała taką ilość informacji, która nie przytłoczy uczestników. Chodzi o to, żeby tych informacji było mało, to znaczy trzymajmy się zasady less is more. Tak? Często mamy ochotę wpakować do prezentacji wszystko, co się da i mamy nadzieję, że może uczestnicy będą ją chłonąć, a to tak nie działa. Starajmy się ograniczyć ilość informacji zawartych w prezentacji do minimum. Mam nadzieję, że ja się tej zasady trzymam, bo już zbliżam się do ostatnich prawie zasad, o których zaczęłam mówić. Zasada 5 minut. Zasada 5 minut to taka, że nie możemy pozwolić, aby uczestnicy byli bezczynni przez 5 minut, więcej niż 5 minut. Tak, czyli do 5 minut jeszcze możemy gadać, a później już trzeba im zadać coś do zrobienia. No i właśnie to jest ten moment, kiedy ja muszę Wam zadać coś do zrobienia, żeby nie stracić Waszej uwagi, żebyście nie zaczęli robić czegoś na boku. Tak, Kasiu, ale wiesz co, skoro jesteś jeszcze wśród tych wszystkich zasad, to mam tutaj pytanie również od Kasi. Czy mogłabyś dać jakiś przykład tych 60 sekund, od których warto rozpocząć, żeby stworzyć problem w głowach swoich odbiorców? No tak, ja tutaj spotykając się dzisiaj z Wami, powinnam była zacząć tą prezentację i nasze spotkanie od szaro-burych slajdów naładowanych tekstem, trochę przynudzać i mówić do siebie i generalnie sprawiać wrażenie totalnie niezainteresowanej osoby tym naszym dzisiejszym spotkaniem, żebyście sami na sobie odczuli, że już się znudziliście i chcecie wyjść. Czyli muszę spowodować, żebyście odczuli na sobie, że ten problem, którym będziemy się dzisiaj zajmowali, Was bezpośrednio dotyczy. I będziecie wtedy potrzebowali tego wziąć udział w tym spotkaniu, żeby znaleźć na niego rozwiązanie. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Kasię zadowoli. Moim celem dzisiaj jest spowodować, żebyście stąd nie chcieli wyjść, dlatego od samego początku staram się jak najbardziej Was zaangażować, żebyście poczuli na sobie właśnie, o co chodzi w tej internetowej, online'owej komunikacji. Jak to zrobić, żeby nie zagadać ludzi i żeby nie spowodować im zasnąć. Kasia wydaje się być zadowolona, także dzięki, Aga, i jedźmy w takim razie do tych zadań, które przygotowałaś. Tak jest. Zadanie, które przygotowałam, to teraz zadanie pierwsze, to koło fortuny. Pewnie znacie koło fortuny z telewizji. Nauczyciele, bo widzę, że tutaj też są nauczyciele wśród nas, mają pewnie koło fortuny z sytuacji w klasie. Ja przygotowałam dla Was takie koło fortuny, w którym będziemy grać taki coś, co przypomina, nie wiem, widzieliście pewnie bingo takie związane z wirtualnymi spotkaniami. Tutaj nie będziemy grali w bingo, tylko w koło fortuny. Zabawa polega na tym, że ja zakręcę kołem, a jak się zatrzyma koło, to Wy będziecie się starali napisać na czacie o sytuacji związanej z wirtualnym spotkaniem, którą wylosowaliśmy. No zobaczmy, najlepiej będzie, jak zaczniemy po prostu kręcić. Zatrzymamy. Uwaga. Zdanie, o co chodzi mi zdaniem? Chodzi mi o takie zdanie, które najczęściej pada na wirtualnych spotkaniach. Kiedy spotykacie się z ludźmi, niezależnie czy to w pracy, czy w organizacji, czy
czy po prostu spotykacie się towarzysko. Jakie zdanie zwykle pada podczas wirtualnych spotkań? Przypomnijcie sobie, czy coś takiego często się zdarza, czy jest jakieś takie zdanie, które podczas każdego wirtualnego spotkania można się spodziewać, że padnie, czy to od organizatorów, czy to od uczestników. Myślę sobie, że na pewno wam przyjdzie coś do głowy, bo ja dzisiaj już kilkakrotnie nawet podczas próby takie zdanie wypowiadałam. No widzę, że Bata już napisała, nie słychać, takie zdanie słychać najczęściej. No właśnie, nie słychać, jesteś zmutowany, tak? To chyba jest zdanie roku zeszłego, o ile dobrze pamiętam. I tak, ja tutaj się wtrącę, jeśli mogę, na chwileczkę, bo mamy nawet taki materiał na blogu autorstwa Michała Szulca, który właśnie pod tytułem jest takim: czym nie słychać i czym nie widać. Więc jeśli możemy go podrzucić, to podrzućmy go wszystkim tym, którzy to pytanie słyszeli w swoim kierunku w ostatnich miesiącach. No właśnie. Widzę, że też czekamy na innych. Czy zaczynamy? Cześć Jacek, czym nie słychać? Teraz udostępnię ekran, oczywiście, dobra. No, słuchajcie, patrzę na czas, żebyśmy jeszcze mogli... Czy widać moją prezentację? No właśnie. Czy widać moją prezentację? Dobrze, ja puszczę kółko jeszcze raz, żebyśmy mogli sobie wylosować jeszcze jakąś inną kategorię. Kółko. A propos kółka i tych narzędzi, które pokazuję, one będą wam udostępnione później, zaraz pokażę jak. Zdanie już było, więc miało się usunąć to zdanie. Zapręcę jeszcze raz. A, stój. To się strasznie długo kręci. Dobra. Tips and tricks. No właśnie. Chciałam was zapytać, czy macie jakieś swoje wskazówki? Czy macie jakieś tips and tricks, jeśli chodzi o spotkania? Jak angażować uczestników? Co robić, żeby zostali z wami i żeby nie robili czegoś na boku? Czy jakiegoś innego zadania nie wykonywali? A czy macie jakieś pomysły, co robicie, żeby brali udział? Ja tu będę czekać na waszą odpowiedź na to, czyli jakie wskazówki macie, czy macie jakieś haki na uczestników, co robicie, żeby brali udział i nie wychodzili albo nie robili innej fuchy w drugim okienku. Napiszcie coś, dobra? Michał, masz jakieś takie pomysły na to, co zrobić, żeby uczestnicy byli totalnie zaangażowani w nasze spotkanie? Jejku, powiem ci, Jaka, że ja się wsłuchuję we wszystko to, co mówisz, bo z jednej strony zawsze bardzo mi na tym zależy, żeby mnie słuchali, żebyśmy zrobili coś razem z grupą, ale z drugiej strony to jest zawsze też taki dla mnie krytyczny moment, czy ja będę w stanie wymyślić coś takiego, co będzie angażujące i co będzie ciekawe. Kurczę, powiem ci szczerze, że ostatnio, kiedy też gdzieś zainspirowany działaniem Kamila Śliwowskiego od nas z redakcji włączyłem w trakcie szkolenia ćwiczenia takie, że trzeba było się poklepać po pleckach, zaczynając od wzniesienia ręki do góry, później trzeba było ją zagiąć w łokciu, a następnie wykonać taki ruch klepiący. To był jeden z momentów, w których poczułem, że jesteśmy ze sobą bardzo zaangażowani. Oczywiście tutaj trochę puszczam oczko, ale z drugiej strony siedząc godzinę przed czy trzy, tak jak pokazywali nasi widzowie i widzki przed ekranem, tak, być może i zaangażowanie takie fizyczne czasem również się przydaje. Więc ode mnie taki tip, a w zasadzie rykoszetem od Kamila Śliwowskiego. Mhm. O, widzę, że super pomysły padają z waszych doświadczeń. Rundka, wywoływanie, gimnastyka albo dowcip. No właśnie, trzeba mieć taką listę dowcipów przygotowaną. Interakcja jakaś, quiz, test, no i podział na pokoje. Mhm. Dobra, jeszcze raz zakręcę, okej, bo było się to kółko kręci, więc chyba wszystkich nie będziemy w stanie przegadać. No i znowu to samo się zakręciło. Dobra, to już nie kręcę, ale zapytam. Powiedzcie mi, czy przychodzi wam do głowy jedna wymówka, którą musieliście podać, jak spóźniliście się na spotkanie. Albo wy podaliście wymówkę, albo jakieś zmyślone uzasadnienie, albo słyszeliście od kogoś, dlaczego spóźnił się na spotkanie. I to już będzie koniec naszego koła fortuny, ale chętnie zobaczę, czy jakieś
jakieś wymówki z waszego doświadczenia ciekawe padną. Nie, oczywiście moją stałą wymówką, jak się spóźniam na spotkanie, to jest po prostu to, że byłam na spacerze z psem i zdarza mi się pracować ze spaceru z psem. Jak są jakieś spotkania, które mogą się toczyć bez udziału klawiatury i siedzenia przy biurku, a mogę rozmawiać z kimś online, to po prostu robię to, wykorzystuję tę sytuację, że idę z psem. No i o tym też często mówię, że się spóźniłam. No właśnie, Ewa pisze, psa wypuścić musiałam. Problemy techniczne z połączeniem. Aha, z dołączeniem do spotkania. Czy są jeszcze jakieś kurier? No właśnie, ale kurierem, że nie pomyślałam, ale ja też bardzo często o tym, tej wymówki używam. To znaczy jakby nie jak wymówki, tylko rzeczywiście kurier przychodzi albo ktoś dzwoni do drzwi. Brak prądu. Ja się piszę o braku prądu. Czy coś jeszcze? Okej, okay, no i domownicy też często angażują, więc jeżeli takie uzasadnienie też czasem pojawia się w moim własnym doświadczeniu. No dobra, było koło fortuny, było już o tym, co robić, o pięciu zasadach, to teraz chciałabym pokazać wam i podzielić się z wami konkretnymi narzędziami, które mocno angażują uczestników, czy to małe grupy, czy całkiem duże, czy są to ludzie, którzy się znają i wcześniej już mieli kontakt ze sobą face to face, czy też nie. Pokażę wam kilka narzędzi, które w moim wypadku są pewniakami, żeby zaangażować uczestników i myślę sobie, że wam też się będą przydawać. Pokażę wam teraz. Chciałam was teraz zaprosić do zabawy, do gry tak naprawdę. Chciałabym zagrać z wami i tak jak pisaliśmy i tak jak było w tych pięciu zasadach, podzielić was na drużyny. Więc teraz bym chciała, piszecie jeszcze też o takich sytuacjach jak kury nakarmić, że to dobra wymówka, albo że internet wysiadł. No to akurat dosyć prawdopodobne. Dobra, to ja was zapraszam teraz do zabawy. Proszę, żebyście weszli na quizlet.live, strona, którą możecie sobie otworzyć w osobnym okienku, można również zagrać na swoim urządzeniu mobilnym. I co? No trzeba wejść na stronę www.quizlet.live. Pojawi się okienko, w którym trzeba wpisać, nie działa link, pisze Renata. Quizlet.live nie działa. Daj znać. Quizlet Live 368253. Dajcie znać, czy ten numerek się sprawdza, czy nie. Próbuję u siebie. Quizlet Live. Sprawdzamy, czy działa. U mnie działa. U mnie działa. Mówię, to jest ulubione z kolei zdanie informatyków, prawda? On nie działa. Tak jest, u nich tak. Zawsze działa. No właśnie, ale jeszcze nie widzę uczestników, co trochę mnie niepokoi, bo może oznaczać, że rzeczywiście, że coś nie działa. Możesz mi ją zagrać też, więc zapraszam cię, jeżeli u ciebie działa, to powinnam cię tutaj widzieć w tym momencie. Działa, pisze Kamila. Dzięki Kamila za feedback. Ach, rozumiem, Katarzyna mówi. Kasia mówi, Renata napisała o tekście, jak słuchać na spotkaniach, czyli nie, że nie działa tutaj. Ale wciąż bym chciała zobaczyć uczestników, a nie widzę, więc trochę się lękam o tą technologię. Kod 368253. Przesuwam i nie widzę. Po wpisaniu kodu powinno się pojawić okienko do wpisania swojego inicjału, albo swoich inicjałów, albo swojego imienia, albo jakiejś ksywki, czyli jakiegoś niku. Działa to u was, czy nie? Coś nie działa.
sprawdzam u siebie. No tak, technologia nie jest właśnie tak zawsze. No właśnie, bo powinno być u mnie widać, a nie widać, słuchajcie. To może się. Nie wiem, Agnieszko, może taka sprawa. Ja widzę przed sobą na przykład głupi ma zawsze szczęście. Tak jest. I to i znaczy, mam, u was i mam działa, sobie poczekać. Tak, masz poczekać. I to znaczy, że u was działa, a u mnie nie. Co oznacza, słuchajcie, bardzo was przepraszam, ale oznacza, że muszę odświeżyć stronę i to, co będzie rezultatem tego odświeżenia, to, że zmieni się ten kod. Będziecie musieli do niego dołączyć jeszcze raz, więc robię to, ponieważ jak widać okienko było za długo otwarte bezczynnie i spowodowało zawieszenie tej sytuacji. To ty sobie zrób tutaj spokojnie, Agnieszko, sprawę, ale to jest w zasadzie norma, bo my wiemy, że z tymi technologiami to już tak jest, że muszą czasem zawieść, jak gdyby nie zawiodły, to byłoby to wręcz dziwne. No właśnie, dlatego was bardzo proszę, słuchajcie, teraz trzeba zrobić to samo, co mówiłam wcześniej, czyli wejść na tą stronę quizlet.live, tylko wpisać inny kod. Ten kod, który trzeba wpisać teraz, to 373-914. Teraz powinno zacząć działać. Cześć Asia Panasewicz. O, dołączyła Asia, bardzo się cieszę. Głupi ma zawsze szczęście. No, Michał, widzę Michała, słuchajcie, działa cudownie. Działa, u mnie działa. U ciebie działa i Apanaski dołączyła, więc działa cudownie. Cudownie, słuchajcie. Widzę, że dołączacie 7 osób, 8, szybciutko, wszystko się działa, elegancko, dobrze. Aga, ty lubisz ten moment, kiedy wpadają tak ludzie do takiego pokoju, prawda? Bo to tak. każdy chyba prowadząca warsztaty lubi to, tak. tę chwilę. Lubię bardzo tę chwilę, lubię w ogóle, bardzo jestem podekscytowana, bo jestem w ogóle takich rozwiązań, gdzie się gra, gdzie trzeba rywalizować i... No i się wykazać refleksem. Nie wiem, możecie mi też napisać, jak już jesteście w tym pokoju i czekacie na rozpoczęcie gry, czy już graliście w Quizlet, czy graliście w Quizlet Live, jakie macie doświadczenia z tą grą i czy lubicie Quizlet Live, bo ja jestem totalnie jego fanką, szczególnie, że Quizlet Live jest to funkcjonalność narzędzia, które pierwotnie było stosowane do dalej, jest stosowany do uczenia się języków, to są po prostu fiszki online, które wymyślił, które zaprogramował, które zaprojektował uczeń, który siedząc na lekcji francuskiego u pani, która była straszną kosą i zadawała miliony słówek do nauczenia się, szukał rozwiązania, żeby tych słówek uczyć się szybciej, łatwiej i przyjemniej. No i wymyślił to narzędzie Quizlet, które właśnie, tak jak mówię, pierwotnie było do samych fiszek, a teraz ma wiele ciekawych funkcjonalności. Jedną z tych funkcjonalności jest właśnie ta gra. I słuchajcie, czekam na was, bo widzę, że jeszcze dołączacie i dołączacie. W tym momencie mamy 20 osób w środku, w pokoju. Czy jeszcze będziemy czekać, bo tak naprawdę tak. Jeszcze niczego nie będziecie widzieli, bo musimy poczekać na wszystkich, żeby dołączyli. Alina mówi, że może tylko klikać. No, jeszcze chwilę musimy poczekać, słuchajcie. Asia pisze, że grywała z trzecioklasistami. Mhm. No właśnie, bo oczywiście narzędzie zostało zaprojektowane przez ucznia i pierwotnie było stosowane w kontekstach edukacyjnych najwięcej, najczęściej, gdzie uczniowie w klasie, grając na swoich telefonach, urządzeniach mobilnych, grali w grupach, w zespołach i ze sobą rywalizowali, co w klasach, tak w klasie podczas lekcji nie tak często się zdarzało wcześniej. Więc to rozwiązanie jest przez uczniów tak samo lubiane, myślę, jak przez nauczycieli. Dobra, słuchajcie, myślę sobie, że już czas, żeby zacząć grę. Co się teraz zadzieje? Kliknę sobie stwórz grę. Nie wiem, czy Michał, myślisz sobie, że jeszcze powinniśmy poczekać chwilę? Daj mi sygnał, bo nie mam doświadczenia. Wiesz co, myślę, że możemy jechać do przodu, ale z drugiej strony też, skoro jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć, że skoro zaczęliśmy ciut później, to możemy ciut później skończyć i zostaniemy z wami na pewno gdzieś do 19:10.
I to też dla Ciebie, Aga, informacja. Dobra, patrzę, 21 osób jest w zespole wolą konkretu. Jest pytanie, a co jeśli są tacy, co ich wkurzają te gierki motywacyjne? Gierki motywacyjne, no nie wiem, jak do tego podejść. Ja osobiście też jakby nie jestem fanką rywalizacji takiej hardkorowej. Lubię rywalizację taką, gdzie wszyscy biorący udział mają z niej przyjemność i biorą udział z obopólną zgodą, więc myślę sobie, że jest to taka gra, która angażuje na poziomie, myślę sobie, że zależy od tego, co byśmy zawrzemy w tej grze. Tak? Jeżeli to będzie taki poziom, który wszystkim sprawi przyjemność i treści, które będą zawarte, będą przez wszystkie osoby biorące udział mniej lub bardziej znane, to wszyscy będą mieli z tego frajdę i ten poziom motywacyjny i ten czynnik motywacyjny będzie dla wszystkich akceptowany. Gorzej, jeżeli będą stosowane takie rozwiązania do sytuacji, które są albo wymuszaniem czegoś, albo to po prostu straszna nuda, no to wtedy oczywiście ten czynnik motywacyjny gry pewnie nie wejdzie w grę, Więc ja proponuję to rozwiązanie, ponieważ jest naprawdę, przynosi bardzo dużo frajdy. A można za pomocą tego narzędzia zaszyć treści, które chcemy wzmocnić, albo które chcemy, żeby nasi uczestnicy się ich nauczyli, albo żeby lepiej zapamiętali. A gra podczas spotkania online zawsze wnosi taki element energii, jest takim energizerem. Słuchajcie, jest 22 graczy, już nie dołączają następne osoby, więc myślę sobie, że jest czas, żeby zacząć. Co się stanie teraz? Podzielę Was na drużyny. W tym momencie, cześć Maciej, w tym momencie zobaczcie, na moim ekranie wyświetliły się drużyny. Jesteście przydzieleni automatycznie przez system do drużyny kamelonów, nosorożców, gepardów, jednorożców, maskonurów, aligatorów. No i teraz okej, my będąc online, nie widzimy się wszyscy, tak, widzicie mnie, ja Was nie widzę, szkoda, bo bardzo bym chciała. Fantastycznie się to sprawdza w sytuacjach w życiu, w realu, kiedy można rzeczywiście dołączyć do swojej drużyny, usiąść razem. Natomiast teraz nie będziecie się widzieli, ale musicie być bardzo czujni. Podczas gry będą się pojawiały zagadnienia. Akurat cała gra dotyczy przysłów polskich. Wybrałam taki temat, który myślę, że wszystkim jest znany, a więc będzie się szybko grało i wszyscy będą mieli frajdę. Co się będzie działo? Będzie się pojawiała połowa przysłowia, a druga połowa wyświetli się tylko jednemu członkowi drużyny. To znaczy w drużynie tylko jedna osoba będzie miała poprawną odpowiedź. Więc nie klikajcie na chybcika, przyjrzyjcie się odpowiedziom, czy akurat na waszym urządzeniu wyświetla się druga poprawna połowa, bo może to nie wy macie tą odpowiedź, tylko ktoś inny w drużynie. No i tak jak powiedziałam, najfajniej wychodzi w realu, kiedy rzeczywiście uczestnicy mogą ze sobą gadać i porównywać odpowiedzi, ale tutaj też będzie ekscytująco, więc uwaga. Na początku możecie być trochę zdezorientowani, ale myślę, że po pierwszej czy drugiej rundzie, po pierwszym czy drugim pytaniu ogarniecie, o co chodzi. Ostrzegam, że jest to gra na czas i że zbieracie punkty, ale jeżeli odpowiecie niepoprawnie, to punkty się kasują. Uwaga, zaczynamy. Uwaga. O, widzę, że błyskawicznie załapaliście, o co chodzi. Gepardy wychodzą na prowadzenie. Ale już wyprzedzają je maskonury. I kameleony. No, nosorożcom coś się nie powiodło. Odpowiedź była chyba błędna, bo spasowały się im punkty. Jedna drużyna nie wystartowała. Ale maskonury widzę, idą do przodu i już mają 8 punktów. Michał chyba też gra, bo widzę, że jest taki skupiony, że aż mu kropelki potu wystąpiły na czoło. Tak, właśnie, staram się wszystko naraz i to właśnie taki jest multitasking, słuchajcie. Okej.
Maskonury wygrały. Powiedzcie mi, jak wam się podobała gra? Czy od razu zorientowaliście się, o co chodzi? Czy na początku byliście zdezorientowani? Powiedzcie mi, czy waszym zdaniem jest szansa na wykorzystanie takiej gry podczas spotkań, które wy prowadzicie, żeby zaangażować uczestników. Chciałam wam tylko powiedzieć, że jest Quizlet Live jest bardzo prosty. Nawet jeżeli ktoś gdzieś widzi pierwszy raz to narzędzie, to po założeniu sobie konta od razu ma się dostęp do miliona po prostu różnych zestawów takich gier, można powiedzieć, zestawów fiszek tak naprawdę. I można od razu wystartować z grą ze swoimi bliskimi, żeby przetestować, a później z współpracownikami w swoim zespole, a później z całą organizacją. Myślę sobie, że będziecie chcieli spróbować nawet dzisiaj w rodzinie. Mam znajomych, którzy grywają podczas imprez urodzinowych. Są też znajomi, którzy, moja koleżanka stworzyła Quizlet na urodziny dla swojego męża, żeby przetestować rodzinę, jak dobrze pamięta, różne wydarzenia z jego życia. Za szybko powiedziała Katarzyna. No tak, nie miałam żadnego dobrego zakończenia zdania, mówi Alina. No właśnie, patrzę na zegarek, jest 18:54. Możemy zagrać jeszcze raz, słuchajcie. Jeśli chcecie, ja tak bym zrobiła, dlatego że zależy mi na tym, żeby wszyscy uczestnicy mieli poczucie, że zagrali i że wiedzą, o co chodzi. Więc zagramy jeszcze raz. Uwaga, natomiast przetasuję zespoły, co oznacza, że w sytuacji, gdy gralibyście w przestrzeni fizycznej, musielibyście się przesiąść, a teraz po prostu zagracie z innymi osobami w zespole. Uwaga, 3-4, zaczynam. Start. O nie. Okazuje się, że zostaliście odłączeni. I to bardzo dużo osób się odłączyło, mam wrażenie. To oznacza, że przy takiej nieobecności nie będziemy w stanie zagrać. Zobaczcie, czy jesteście w stanie się jeszcze dołączyć. Chyba tak, bo widzę, że straca mi się ta lista. Czy mamy dostęp do tego kodu, który wcześniej był wklejony na czacie, żeby jeszcze raz wkleić uczestnikom? 373, no tak, końcówka. To końcówka, no właśnie, bo ja jej teraz nie jestem w stanie wyświetlić, a no właśnie, Renata pyta o kody. Wcześniej widziałam, że wklejaliśmy na czacie, więc myślę, że można go przewinąć i tam sobie znaleźć. Możecie przewinąć? O, dzięki, Asia. 373-914. No właśnie. Widzę, że mi się ta lista odłączonych graczy skraca, co oznacza, że dołączacie. Bardzo się cieszę. 373-914. Bardzo dziękuję. 914, to się mówi. 373-914. Jeszcze mam Kasia, jest odłączona, Renata, Marzena, Agnieszka, Nati i A. Dacie radę? Poczekam jeszcze chwilkę. Edyta mówi, że już jest, że jest w Gepardach, bardzo dobrze. Dajcie znać Kasia, Marzena, Agnieszka i Nati. Czy może po prostu zrezygnowałyście z gry i nie chcecie już brać w niej udziału drugi raz? Czy jest jakiś problem techniczny u was? Znam tutaj nie piszą dziewczyny. Ale Ewa mówi, że nie może dołączyć do wypadków, bo Ewa już pewnie jest w jakiejś drużynie. O, zniknęła. Tak, Ewo, ja cię widzę, jeśli to ty razem z Eti jesteśmy gepardami. No właśnie, bo jeżeli waszych imion nie widać na liście, a są to Marzena, Agnieszka, Nati i A, u mnie widzę, że cztery osoby są odłączone,
To znaczy, że reszta jest dołączona i że możemy grać. W takim razie czekam na informacje od Marzeny, Agnieszki i Naki. Ojej, pojawiła mi się jeszcze Alina. Słuchajcie. Słuchajcie. Czas jak szalony ucieka, więc muszę niestety wystartować grę, ponieważ nie będę w stanie wam pokazać następnej. Więc słuchajcie, zaczynamy. Uwaga, 3-4. Teraz grajcie bardzo szybko. No jak? Czy teraz widać? Czy teraz widać, czy są jakieś poprawne odpowiedzi, które możecie kliknąć? Widzę, że wielbłądy zasuwają jak szalone, czyli widzę, że u nich chyba są poprawne odpowiedzi, że widzą oni poprawne odpowiedzi. Gepardy popełniły błąd chyba z tego napięcia, z nerwów. Maskonury, ponieważ już raz wygrały, postanowiły wszystkim innym dać teraz wyjść na prowadzenie i nie będą odpowiadać. Jak tam u was? Michał, czy ty grasz też? Staram się ciebie słuchać, tutaj patrzeć, grać. Też patrzę na te uciekające zwierzątka i się trochę denerwuję. No właśnie, widzę, bo mam wrażenie, że po prostu dzieje się to wszystko tak szybko. Okej. Okay. Zwycięski zespół to wielbłądy, proszę państwa. Słuchajcie, zostało nam 11 minut. W związku z tym proponuję przejść do prezentacji i na szybko chciałabym wam jeszcze zaproponować kilka narzędzi, które się sprawdzają i które koniecznie musicie jeszcze dzisiaj, może nie jeszcze dzisiaj, ale na najbliższym spotkaniu wypróbować. Tak jak powiedziałam, podczas każdej prezentacji, którą mam szansę prowadzić jako prelegent, korzystam z prezentacji w chmurze i ze slajdów w Bigli. Adres do slajdów jest skrócony za pomocą narzędzia Bigli. Jednym z moich ulubionych narzędzi, które też sprawdza się bardzo dobrze podczas telekonferencji, ale również do nagrywania angażujących wideo, to narzędzie Prezi, które też pewnie znacie, wcześniej używane było i jest nadal do tworzenia bardzo spektakularnych prezentacji. Natomiast dodano do nich kolejną funkcjonalność, Prezi Video, gdzie można na siebie podczas spotkania wirtualnego na przykład z współpracownikami nakładać swoją prezentację, nakładać grafiki i co powoduje, że coś fajnego dzieje się na ekranie, my opowiadamy tak jak ja teraz, a na ekranie pojawiają się obrazki, pojawia się tekst i dla uczestników spotkania taka forma prezentacji jest znacznie bardziej angażująca. Polecam też bardzo wirtualne tablice. Jestem przekonana, że korzystacie z wirtualnych tablic. Moją ulubioną wirtualną tablicą jest Padlet. To też narzędzie, które jest pierwotnie zaprojektowane dla nauczycieli, ale wiem i znam wielu ludzi, którzy korzystają w organizacjach pozarządowych do celów takich jak burza mózgów czy kolekcjonowanie różnych linków na przykład, czy do głosowania. Ja pokazuję wam teraz na moim ekranie jedną taką tablicę Padlet, do której przypięłam te narzędzia, o których mówię dzisiaj, i tę tablicę wam również udostępnię, to znaczy dostaniecie do niej linka, żeby móc sobie te narzędzia zobaczyć, albo też przypiąć swoje, bo do tej tablicy można przypinać czy to tekst, czy zdjęcia, czy wideo, więc Padlet. Ten Padlet ma też sensowny tytuł, padlet.com/bilusz-virtual5. Wpisuję wam tutaj na czacie. O, widzę, że Alina pisze, że zna i Prezi, i Padlet. Cudnie. Powiedz, Alina, do czego wykorzystujesz Padlet? Bo Padlet ma miliony zastosowań. Ja korzystam z niego od wielu lat, a ciągle się nowych uczę. Dobra.
ten Padlet ten adres po wkleieniu do przeglądarki powinien Was przerzucić do tablicy, do której przypięłam narzędzia. Dajcie znać, czy tak się stało, czy udaje się Wam na tą tablicę wirtualną wejść. Do zbierania opinii. Mówiliście o zbieraniu opinii, o pytaniu, o zdanie, o głosowaniu. Oczywiście Mentimeter, z którego już dzisiaj korzystaliśmy. No i moje ulubione narzędzia, z których korzystam i do zbierania opinii, i do rozrywki jako energizery, no to właśnie quizy. Quizy w grupach, czyli Quizlet, quizy indywidualne, czyli Quizizz. Quizizz Wam polecam również jako narzędzie do powtórek, jeżeli chcecie, żeby jakiś komunikat w organizacji zapadł głęboko w pamięć, to można w Quizizzie uruchomić taką funkcję jak zadanie domowe i uczestnicy mogą brać udział w quizie przez dłuższy czas i rywalizować ze sobą, a w tym czasie te informacje, które chcieliście utrwalić, lepiej się zapamiętują i na pewno w bardziej przystępnej i przyjaznej formie. No i co? No i w tym sposobem bardzo szybko przebrnęłam przez tą resztę prezentacji, bo zostało nam już tylko 6 minutek. Pisze Kasia, że działa Padlet, to cudownie, to znaczy cieszę się, że macie do niego dostęp. Asia pisze, że na Padlecie zbiera wszystkie linki tematycznie, no i że uczniowie wrzucają na nie swoje prace. Ja mam taką propozycję, o właśnie, bo widzę, że już ktoś dorzuca od siebie. Zapraszam Was teraz do Padletu, żeby do niego dodawać od siebie propozycje narzędzi, które dla Was się sprawdzają i które podczas spotkań wirtualnych robią grę i nie pozwalają uczestnikom zasnąć. A my z Michałem jeszcze możemy parę minut pogadać, żeby podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. No właśnie, powiem Ci, Kasiu, powiem Ci, Agnieszko, że jak oglądałem wszystko to, co robisz i jak przełączałaś wszystkie narzędzia, to przypomniał mi się wywiad z Marcinem Olkowiczem, który jakiś czas temu mieliśmy, mówił, że żeby zaangażować człowieka po drugiej stronie w czasie spotkania online, trzeba dać 150% z siebie. Kiedy widzę te pięć narzędzi, pięć różnych warstw, pięć zakładek w przeglądarce, myślę sobie, że rzeczywiście korzystając z Twoich doświadczeń, z Twoich rad, można i 5 razy zduplikować siebie i rzeczywiście próbować w ten sposób zaangażować ludzi. Powiedz mi, masz jeszcze mnóstwo takich innych narzędzi, czy raczej próbujesz się trzymać jakiegoś takiego swojego ulubionego zestawu? To znaczy, to co dzisiaj zaprezentowałam, bo tak się umówiliśmy, to jest 5 narzędzi, aczkolwiek tam przemyciłam to koło fortuny i liczniki czasu, mimo to, że umawialiśmy się na 5. Nie, oczywiście jest więcej takich narzędzi, które generalnie stosuję wtedy, kiedy jest taka potrzeba i się sprawdzą. To znaczy, są różne narzędzia, na przykład widzę, że ktoś wrzucił Jamboarda, że są też wielbiciele takiego narzędzia jak Miro, czyli tablicy do interaktywnej współpracy online. Ja też testowałam te narzędzia i podobają mi się, ale dla mnie sprawdzają się lepiej na przykład Padlet właśnie, bo mam je wypróbowane, przetestowane, bo w różnych sytuacjach mnie nie zawiodły i mają ogromną ilość funkcjonalności, które dla mnie działają. Mam też taką refleksję, że to nie chodzi o to, żeby używać tych narzędzi jak bardzo dużo. Ja się starałam to dzisiejsze nasze spotkanie tak poprowadzić, żebyście cały czas mieli coś do robienia. Natomiast nie jestem też fanką takich spotkań. To znaczy lubię, jak jest spotkanie, podczas którego jestem 100% zaangażowana, ale to oznacza, że na następnym i następnym i następnym tego samego dnia będę już mniej zaangażowana, bo po prostu mój organizm tego nie wytrzyma. W związku z tym to też trzeba brać pod uwagę, jak planujemy spotkania. Musimy wiedzieć, czy nasi uczestnicy byli już wcześniej tego dnia na jakichś spotkaniach, czy może byli już przez kogoś wypompowani. I wtedy musimy się liczyć z tym, że podczas naszego spotkania nie będą tak wydajni i nie będą chcieli tak mocno uczestniczyć. I to też trzeba im wybaczyć. Trzeba im też dać czas na to, żeby podczas spotkania mogli się nad czym zastanowić, czas na refleksję, czas na wypowiedzenie się. Przede wszystkim trzeba swoich uczestników słuchać i to myślę sobie, że jest podstawową zasadą takich spotkań, które są angażujące i które się sprawdzają.
A mam jeszcze pytanie o planowanie. Aga, jak podchodzisz do takiego szkolenia? Czy bierzesz te wszystkie swoje pomysły, techniki, dajmy na to 60 sekund czy 5 minut, i próbujesz je poukładać w scenariuszu szkolenia, jakoś to wcześniej zaprognozować, tak żebyś właśnie nie miała takich momentów dłużyzn? Jak sobie radzisz z takim myśleniem do przodu, z planowaniem szkoleń, warsztatów? Tak. Dlatego pokazałam Wam te kilka technik, ponieważ one dla mnie są podstawą, to jest powietrze, którym oddycham na co dzień. Wydaje mi się, że każdy z nas potrzebuje tego, żeby być w centrum uwagi, to znaczy, żeby nie czuć się jak obserwator, tylko bierny. Dlatego tak starałem się planować spotkania, żeby w ciągu nich działy się różne rzeczy, nie tylko mocno związane merytorycznie z samym spotkaniem, ale takie, które powodują, że właśnie wyrywają nas trochę z tego słuchania o prezentacji, o danych, o słupkach. Wiecie, chodzi o to też, żeby ten prelegent, ta osoba prowadząca miała świadomość, że on sam jest, ona sama, mocno zaangażowana i to, co opowiada, może mu się albo jej wydawać bardzo interesujące, a niekoniecznie tak jest, dlatego, znaczy niekoniecznie tak jest dla tej drugiej strony. Ta druga strona może być zmęczona, może nie być zaangażowana, może być w drugim okienku. W związku z tym, no tak jak mówię, tak jak pokazałam w prezentacji, zasady, aby nie dawać ludziom za dużo tego czasu takiego biernego, sprawdzają się podczas angażowania uczestników. Tak jest, tak planuję. Przede wszystkim ważne jest dla mnie, żeby wiedzieć, kto uczestniczy, żeby wiedzieć, kim są ci ludzie, z czym przychodzą do tego pokoju, do naszego spotkania, żeby też mieć świadomość, co dla nich przygotować i jak to spotkanie poprowadzić, żeby obydwie strony były zadowolone. To na koniec mam jeszcze jedno krótkie pytanie o patrzenie w kamerę, bo podczas próby to było dla Ciebie, muszę odkryć tutaj trochę tajemnicę, ważne, żeby widzieć kamerę, widzieć Was, drodzy widzowie, a z drugiej strony jeszcze można widzieć siebie. Powiedz mi, dlaczego właśnie tak chciałaś patrzeć tą kamerę i czy też na co dzień, jak prowadzisz warsztaty, to widzisz siebie, czy też ukrywasz swój wizerunek przed sobą samą? Pytam dlatego, że czytaliśmy jakiś czas temu, że to jak się patrzy na siebie przez 3 godziny, dajmy na to, to nie do końca zawsze nam służy. Jaka jest Twoja praktyka i jak z tą kamerą? Ja staram się nie patrzeć na siebie w ogóle. Staram się ukrywać okienko z sobą, bo ono siłą rzeczy przyciąga uwagę, a nie chcę, żeby mnie rozpraszało. Mam takie uczucie, że jak patrzę w kamerę, to uczestnicy mają wrażenie, że patrzę im w oczy i możecie mi napisać, czy to tak działa, czy nie. Natomiast dla mnie mam takie sama doświadczenie jako uczestnik spotkań, że jeśli prelegent biega wzrokiem dookoła, patrzy gdzieś indziej, no jeżeli oczywiście nie ma na ekranie prezentacji, tylko twarz, to bardzo mnie to rozprasza i nie jestem w stanie śledzić, wtedy słucham tylko. Nie patrzę na prelegenta, tylko po prostu traktuję spotkanie jako spotkanie głosowe, bo nie jestem w stanie się skupić. Także bardzo mi zależy na tym, żeby wszyscy, którzy biorą udział w spotkaniu, mieli uczucie, że patrzę im w oczy, chociaż to trudne, nie patrzę im w oczy, tylko patrzę w kamerę, ale to jest dla mnie ważne. Jasne. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie rady. Podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, ale czas kończyć. Naszą gościnią była Agnieszka Bilska, superbelferka. Ogromne dzięki za tą pełną moc wszelkich porad związanych z angażowaniem odbiorców podczas spotkań live. Wielkie dzięki, Aga, i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości. Ja dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim za to, że ciągle dodajecie do Padletu nowe narzędzia. Mam nadzieję, że będziecie mogli z nich zaraz skorzystać po naszym spotkaniu. No i że się zobaczymy w realu wkrótce przy okazji różnych wydarzeń organizowanych przez sektor. No widzę, że jak widzicie, Agnieszka cały czas na kilka frontów, bo tutaj rozmawiamy, tutaj śledzi Padlet, więc takiej podzielności uwagi Wam życzę w Waszych pracach, w Waszych spotkaniach online. Jeszcze raz dzięki, Agnieszka, za ten czas i Wam, drogie widzki i widzowie, również dziękuję za cały sezon live'ów Sektor 3.0. Zapraszam już nieśmiało na kolejne spotkania, no i życzę spokojnego wieczoru.